Pokój dobro, pozdrawiam Was z dachu naszej kurii generalnej. Jak widzicie, jest kapitalnie położona. Z tyłu Watykan, kopuła nad Bazyliką Świętego Piotra. I tak dzisiaj, będąc tam do południa, Bazylika była w takim lekkim półmroku, natomiast bardzo mocno z tyłu przebijało się światło przez chyba jeden z najbardziej znanych wizerunków Ducha Świętego, przez witraż, na którym jest głębica. Ona była takim punktem bardzo jasnym, dosłownie jak latarnia morska. I tak sobie pomyślałem, że w kościele może być wiele gwiazd, słuchajcie, może być wiele, wiele ludzi, którzy w jakiś sposób chcą coś znaczyć, którzy też chyba zwyczajnie w świecie trochę za bardzo gwiazdożą. Natomiast gwiazda na tym firmamencie jest tylko jedna i Kościół musi być rozświetlony światłem Ducha Świętego. Jeśli będzie rozświetlony tylko i wyłącznie postacią jakiegoś człowieka, nawet może genialnego, to prędzej czy później to będzie się chyliło ku upadkowi. I doskonale to rozumiał święty Franciszek, słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że on mówi, że pierwszym przełożonym, pierwszym generałem zakonu jest właśnie Duch Święty. Jest Duch Święty. Pewnie dlatego chciał, żeby bracia nade wszystko posiedli Ducha Pańskiego. I z taką refleksją Was tutaj na tym dachu zostawiam, abyśmy modlili się do Ducha Świętego i nie tylko w sprawach Kościoła, ale także i w naszych osobistych sprawach, bo tylko On potrafi ożywić i właściwie rozświetlić. Pokój dobro. Ups.